Szanowni Państwo, challenge po angielsku oznacza wyzwanie. Pani Marszałek, 15 lat temu Polska trafiła do Zjednoczonej Europy. Od 15 lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Co przez te lata było największym wyzwaniem dla województwa lubuskiego? Myślę, że to był fantastyczny czas dla naszego regionu. Świadczą o tym z pewnością liczby. W regionie lubuskim zrealizowaliśmy w ciągu 15 lat inwestycje o wartości 26 miliardów złotych, w tym 16 miliardów złotych to są środki z Unii Europejskiej. Nie tylko regionalny program operacyjny, ale również program rozwoju obszarów wiejskich, czyli potężne wsparcie na modernizację, poprawę infrastruktury, bo przecież wiemy, jak było jeszcze przed 89, ocet na półkach, szaro, ponuro i nasza infrastruktura niesłychanie zaniedbana. To nie tylko inwestycje w drogi, koleje, mosty, szkoły, przedszkola, strefy aktywności gospodarczej, ale również w kapitał ludzki. Dzisiaj, gdy możemy podsumować ten czas 15 lat, tutaj też w Krośnie na pewno burmistrz Marek Cebula wymieni ważne projekty za kilkadziesiąt milionów złotych, ale w regionie lubuskim warto powiedzieć, że to prawie 200 kilometrów zmodernizowanych linii kolejowych, to S3, autostrada A2, 3000 uzbrojonych hektarów terenów inwestycyjnych. Dzięki temu przyszłe firmy zainwestowały i mamy wzrost ze 100 tysięcy do 112 tysięcy mikro, małych, średnich firm, ale też dużych, kluczowych, które też zawitały na strefę aktywności tutaj do Krosna. To również nowe żłobki, przedszkola, zmodernizowane remizy strażackie, 100 wozów strażackich, bo dbamy też o bezpieczeństwo, ale wreszcie również dopłaty dla rolników. Także każde środowisko, każda sfera życia mogła wyraźnie odczuć wpływ Unii Europejskiej. I to dlatego w naszej ojczyźnie w tak krótkim czasie PKB wzrosło o 20%, jest dzisiaj ponad 70%, bezrobocie spadło trzykrotnie, w regionie lubuskim dzisiaj to jest 5,7%, a było ponad 20%, w Zielonej Górze 2%, w Gorzowie też 2%, praktycznie jest to rynek pracownika, ale podwoiła się też płaca, bo to świadczy o dobrobycie. I myślę, że bez środków unijnych, ale też bez prawdziwych wartości Unii Europejskiej, bo na tym nam najbardziej zależy, bo to daje nam wspólnota europejska, pokój, praworządność, wolność, poszanowanie praw obywatelskich. To sprawiło, że tak dobrze my Polacy czujemy się we wspólnej Europie. Pani Marszałek podkreśliła bardzo ważną rzecz, to znaczy, że Unia tak naprawdę dotyka każdego z aspektów naszego życia. Życia tego najmniejszego człowieka, który idzie do takiego żłobka czy przedszkola, skończywszy na mamie i tacie, którzy jadą do pracy po nowo wyremontowanej drodze, a skończywszy pewnie na ludziach starszych, którzy też na co dzień ze środków unijnych korzystają. My pewnie nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale mam dla Państwa taką propozycję. Kiedy przechodzicie przez Krosno Odrzańskie, przez swoje miasto, idziecie do siebie do pracy, odprowadzacie dziecko do żłobka, przedszkola, idziecie z nim do szkoły, zwróćcie uwagę na te tablice, które informują o tym, że dana inwestycja została wykonana właśnie przy wsparciu Unii Europejskiej. Sprawdźcie, przeczytajcie i przekonajcie się sami, ile pieniędzy na daną inwestycję Unia Unijna przekazała. I tutaj mam właśnie pytanie skierowane do burmistrza Krosna Odrzańskiego, Marka Cebuli. Panie burmistrzu, co Unia Europejska przez te 15 lat dała mieszkańcom Krosna Odrzańskiego, jeżeli chodzi właśnie o wspomniane inwestycje? Mógłbym przewrotnie powiedzieć, że Unia Europejska zastała Polskę drewnianą, a zostawia murowaną, ale Polska dalej jest w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Jeśli chodzi o Krosno Odrzańskie, nie pytam teraz urzędników, czy ktoś z Państwa wie, ile projektów zrealizowaliśmy unijnych w Krośnie Odrzańskim w latach, od kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej? 20. Strzelamy. 20. Mniej więcej. Ile? 20. 20. Jakie jeszcze propozycje? 50. Jakie jeszcze? 30. Szanowni Państwo, 55 inwestycji na ponad 130 milionów całkowita wartość. Myślę, że Krosno Odrzańskie nie wyglądałoby tak. Pani Marszałek tutaj mówiła o uzbrojeniu stref inwestycyjnych. Po raz pierwszy w historii Krosna Odrzańskiego od 89 roku, właściwie od 90, kiedy powstała gmina miejsko-wiejska w wolnym, demokratycznym kraju, gmina Krosno Odrzańskie, która
ma 19 sołectw i miasto krosnodrzańskie jako główną siedzibę władz miejskich, ale też i miasto powiatowe. Szanowni Państwo, nasza gmina tak naprawdę byłaby zupełnie inna, gdyby nie środki unijne i mówię teraz o środkach związanych z uzbrojeniem strefy przemysłowej. Dzisiaj po raz pierwszy w tej historii mamy większą liczbę miejsc pracy niż zarejestrowanych bezrobotnych. To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w Krośnie-Odrzańskim. Jest dostępnych 700 miejsc pracy, a zarejestrowanych bezrobotnych na terenach wiejskich i miejskich to około 400 osób. Każdy, kto chce pracować dzisiaj w gminie Krosno-Odrzańskie, może podjąć pracę. Co za tym poszło? Za rozwojem gospodarczym oczywiście idzie też budownictwo mieszkaniowe. A jeśli chodzi o pieniądze unijne, to na pewno pieniądze, które są widoczne i w szkołach, i w przedszkolach, ale też jest skok cywilizacyjny, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiecie, że jeszcze kilka lat temu w gminie Krosno-Odrzańskie nie wszyscy mieli dostęp do wody, która jest z wodociągu miejskiego. To jeszcze było kilka lat temu. Dzisiaj takich sytuacji już nie ma. Jeśli chodzi o projekty unijne skierowane do najmłodszych, to chociażby projekt laptop dla każdego ucznia, który pozwolił naszej młodzieży dotknąć tych najnowocześniejszych środków technologicznych i takie programy, które są skierowane na tereny wiejskie, czyli rozwój tych obszarów wiejskich. Mówiłem już o kanalizacji i wodociągach, ale też świetlice wiejskie chociażby, które dają możliwość rozwoju na tych terenach wiejskich. Mógłbym o tym opowiadać, bo tych projektów jest 55 i myślę, że naprawdę na razie się dalej rozpędzamy jako gmina Krosno-Odrzańska. To dobre wieści dla mieszkańców Krosno-Odrzańskiego. Nie dał się ukryć, że mieszkańcy tego miasta i tych okolic od wielu lat korzystają z bliskości niemieckiej granicy. Wiadomo, że po wejściu do Unii Europejskiej granice zostały otwarte, nie ma problemu z podróżowaniem, z wymianą towarów, z rozwijaniem biznesu. I tu pytanie do Grzegorza Garczyńskiego, starosty Gościńskiego. Co poza pieniędzmi Unia Europejska dała mieszkańcom Krosno-Odrzańskiego w takim codziennym życiu? Mówimy chociażby właśnie o takich rzeczach jak otwarte granice. Zanim zacznę odpowiedzieć na pytanie, to tylko uzupełnię wypowiedź burmistrza. Plac, na którym się znajdujemy, też został wykonany ze środków zewnętrznych. Natomiast nawiązując do wypowiedzi jednego z polityków, który mówił, że Unia Europejska to wyimaginowana wspólnota, to dzisiaj chyba szukamy odpowiedzi jednak, że jest zupełnie inaczej. Jeśli mamy mówić o wartości niematerialnej, którą nam dała Unia Europejska, to oczywiście możemy mówić o swobodnym przepływie ludzi przez granice. Czytałem niedawno ciekawy felieton, bo teraz jest mnóstwo podsumowań z okazji 15-lecia naszego członkostwa w Unii. I jeden z przykładów mężczyzny na lotnisku, który leciał poza Unię Europejską i zwyczajnie nie wziął paszportu. Awanturował się, bo nie mógł dalej polecieć. Mówi, to jak to, nie wszędzie możemy teraz na dowód osobisty polecieć? No tak jest, że się przyzwyczailiśmy do tego, że przechodząc przez granicę, chociażby w miejscowości Gubi, często tego dowodu nie mamy, nikt o tym nie myśli, nikt nas nie kontroluje. Przechodzimy, jakbyśmy byli po polskiej stronie, czujemy się tam swobodnie i dzisiaj trudno już sobie wyobrazić, że miałyby zostać granice zamknięte, czy ten przejazd, powiedzmy, z Krosna, jeżeli ktoś ma takie marzenie, żeby na motorze, a widzę tutaj motocyklistów wśród naszych gości, chciałby pojechać na przykład do Lizbony, to możemy sobie wyobrazić, że on tak przejedzie bez praktycznie zatrzymywania się przy jakiejkolwiek kontroli. No właśnie, to jest taka kolejna wartość, którą daje nam Unia. Pan Andrzej Słodkowski, reżyser, który z kamerą zwiedził, mówiąc tak kolokwialnie, kawał świata. W ilu krajach pan do tej pory był? Około 100. No właśnie, ta liczba na pewno robi wrażenie. Ja chciałem zapytać, jak na przestrzeni tych 15 lat zmieniło się postrzeganie Polski i Polaków? Co Zachód mówił o nas przedtem, jak Zachód odnosi się do nas dzisiaj, ale może też i Wschód, bo pewnie tam niektóre kraje spoglądają z taką zazdrością, że my w tej wspólnocie jako Polacy jesteśmy. Zacznijmy od Wschodu. Ja właśnie wróciłem z Ukrainy i tacy moi młodzi intelektualiści mówią, kurczę, on u was jest tak normalnie. I to no, normalnie to chyba jest słowo wytryk, bo oni nam zazdroszczą. Oni aspirują do wejścia do Unii Europejskiej, ale borykają się z ogromnymi problemami. To zresztą widać po ich drogach, po infrastrukturze, po internecie, po wielu rzeczach, które dla nas spowszedniały, bo my bardzo szybko zapominamy przez te 15 lat, jak ogromny skok cywilizacyjny nastąpił. Ja pamiętam 15 lat temu pan prezydent Kwaśniewski zaprosił nas do
Zamku Królewskiego i tam pogoda była idealna. W ogrodach żeśmy wszyscy stali i mówimy, no ale co to będzie? Znaczy ta kultura, ludzie kultury wtedy w naszym stoliku siedzieli. Czy nas ten Zachód nie nakryje czapką? Czy my nie będziemy takim wasalem, trochę takim ubogim bratem? Nic z tych rzeczy. Proszę zobaczyć, tylko w mojej dziedzinie kinematografii, Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał. Dostajemy Oscary, dostajemy palmy w festiwalu Cannes. To po prostu jest już teraz normalne. Na Zachodzie, no, wszyscy pamiętamy, jak wyjazd na Zachód, jak wyglądała przede wszystkim pierwsza granica. Ja pamiętam, jak wracałem kiedyś i celnicy nerdowscy oglądali, czy ja nie mam w klubie Solidarności. Mówię, co wy szukacie? Szukamy Solidarności. Dobrze, tutaj Solidarność jest gdzie indziej, w sercu, a nie w chlebie. I to były kilkugodzinne gehenny, stanie, poniżanie, wypakowanie bagaży. Teraz robiłem film o ludziach ze Szczecina, którzy kupują domy i mieszkania w byłym NRD. Dla nich tam jest ciekawiej, taniej, mają możliwości dojeżdżania do pracy 20 km, to jest żadna odległość. To jest najfajniejsze dla dokumentalisty, żyć w ciekawych czasach, gdzie się wszystko zmienia, gdzie nie nadążamy za tymi zmianami. Ale najważniejsze z tego wszystkiego, jak pamiętam, robiłem dokument dla Orange'u, kiedy białe plamy, ludzie nie mieli internetu, nie mieli komórek, nie mieli kontaktu ze światem, byli wykluczeni, a naraz szerokopasmowe ludzkie. To czapki z głów, panie marszałek. Mówimy tutaj o zmianach, jakie przyniosła nam Unia z punktu widzenia samorządowca, z takiego społecznego punktu widzenia, a teraz chciałbym zapytać z punktu widzenia biznesmena, jak to wygląda. Pan Szymon Siuda jest właśnie przedsiębiorcą z branży papierniczej, tak? O ile dobrze pamiętam, ponad 20 lat w biznesie, w tym spora część tego czasu spędzona w międzynarodowym towarzystwie. Jak zmienił się biznes w Polsce i za granicą i ta współpraca między Polakami a pozostałymi krajami właśnie po wejściu Unii Europejskiej? Czy to coś w ogóle usprawniło? Czy to wejście do Unii coś wniosło do biznesu? Dzień dobry Państwu. Ja dzisiaj mam jeszcze jedną rocznicę, od 15 lat w Unii Europejskiej, to ja mam dzisiaj rocznicę 5 lat w województwie lubuskim, ponieważ jestem w pewnym sensie elementem napływowym, ale od 5 lat już tutaj działam. Przeprowadziliśmy się z moją rodziną, która gdzieś tutaj na sobie siedzi. I chcę powiedzieć po pierwsze, że to jest piękne miejsce. Nigdy tu nie byłem, trafiłem tu zupełnie przypadkiem. I tu jest pięknie, jest to miejsce bardzo niedoceniane. Wszyscy myślą w Polsce, że trzeba jechać na Mazury, trzeba jechać w różne miejsca. I to jest ogromny potencjał, który powinniśmy w większym stopniu się nim chwalić. Każdy z nas powinien chwalić, ponieważ każdy z was, jak gdzieś pojedzie, to jest w jakimś stopniu ambasadorem naszego miejsca. I to nie wystarczy tylko i wyłącznie, jeśli władza w taki czy inny sposób będzie powiedzieć, przyjedźcie do Lubuskiego, bo u nas jest tak fajnie. Każdy z nas powinien to zachęcać, mieć swoich znajomych gdzieś tam poza granicami naszego województwa. No, trochę mówię i myślę o sobie, dlatego że głównym powodem naszego przyjazdu tutaj był zakup pałacu w Brzeźnicy niedaleko, o którym też pewnie duża część osób tutaj mieszkających nie wie, bo on tak jest schowany, ale wkrótce będzie już coraz bardziej odkryty. Odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie. W mojej branży, ostatnio z moimi przyjaciółmi zresztą na ten temat rozmawialiśmy, no powiem o takiej rzeczy może bardzo przyziemnej, ale jednym z najważniejszych takich problemów naszych czasów minionych był papier toaletowy. Papieru toaletowego nie można było kupić. Te wszystkie sceny z ludźmi, którzy stoją w kolejkach i wracają z tymi wieńcami, 3 sztuki, 5, 8 i są bardzo szczęśliwi, to jest chyba taki jeden z największych symboli. Przed 89 rokiem w Polsce istniały 3 czy 4 zakłady, które taki papier produkowały. Na dzień dzisiejszy takich zakładów i maszyn jest, powiedziałbym, ze 30-40. To powinno oddać już, co się stało. Jeśli kiedyś produkowaliśmy 50 tysięcy ton, teraz produkujemy 1 000 000 ton. Jesteśmy jednym z większych producentów w Europie, eksporterów. Drugi największy zakład takiego papieru mieści się w województwie lubuskim. Jest to zakład ICT Tronchetti, włoski zakład, w Kostrzynie nad Odrą. Czyli co dała ta Unia Europejska? Gdyby niemożliwość funkcjonowania na różnych rynkach, to ten zakład w Polsce by nigdy nie powstał. Ten zakład powstał w roku 2001-2002, najpierw głównie na potrzeby nasze,
ale potem nagle powiększono go i zwiększono go trzykrotnie i w tej chwili jest to zakład, który obsługuje rynek niemiecki i polski. Czyli to jest taki sygnał, że ta Unia Europejska, to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ktoś tutaj coś tam zbuduje, albo przyjedzie, zbuduje małą fabrykę i coś wywiezie, ale coś nam da, da nam pracę, da nam dostęp do technologii, ale też pozwoli na pewną wymianę myśli i ludzi. Bo ci ludzie młodzi, którzy tam pracują, wyjeżdżają, szkolą się, uczą i przyjeżdżają mądrzejsi i bogatsi. A więc nie jest to wyimaginowana wspólnota, bo dzisiaj takie określenie padło, że rzeczywiście czasem takie porównania niestety w ostatnim czasie u nas się znajdują, ale proszę sobie teraz to wyobrazić. Ale wie pan co, ja ostatnio oglądałem wczoraj, to się diametralnie zmieniło, już teraz jest to wartość patriotyczna, prezes mówi, że to wartość patriotyczna by się w Unii, że to w ogóle jest cacy. Ja tak myślę, że te wilki się szybko przebierają w owcze skóry i przypisują swoje porażki i na czas wyborów, żeby właśnie, się zdążyło. Zbliżają się wybory, oczywiście, i to chciałem zaznaczyć. Ale wracając do tego biznesu, proszę sobie wyobrazić, tutaj mówimy tylko o jednej branży. Takich branż jest znacznie więcej, bo nie tylko branża papiernicza, ale ten towar jest tutaj produkowany, ładowany na tira, jedzie nowo wyremontowaną autostradą w kierunku granicy. Przez te granice z łatwością przejeżdża, nie ma kolejek. Państwo, większość z Państwa jest pewnie z tych okolic. Pamiętacie, jak to wyglądało kilkadziesiąt lat temu, jak był sznurek, jak była kolejka do granicy? Taki biznes nie miałby racji bytu, gdyby ta kolejka dziś również istniała. No i gdyby nie ta wyremontowana chociażby autostrada. A tych inwestycji jest bardzo, bardzo dużo. Jest jeszcze jedno takie porównanie, które ostatnio się w Polsce pojawia, które chyba niezbyt jest zgodne z prawdą, że Unia Europejska to daje tylko na ścieżki rowerowe. I tutaj pytanie do rzecznika funduszy europejskich, pana Radosława Wróblewskiego. Rzeczywiście tylko te ścieżki rowerowe mamy z Unii Europejskiej? Nie, absolutnie nie. To nie są tylko ścieżki rowerowe. Wielokrotnie już tutaj podawano przykłady, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia na żywo z Unią Europejską. Jak Państwo będziecie przychodzić różnego rodzaju chodnikami, korzystać z placu zabaw, z przedszkoli, właśnie zakłady, które są wyposażone w nowoczesne maszyny albo powstały od podstaw, to jest właśnie Unia Europejska. Pamiętajmy też, że Unia Europejska, proszę Państwa, to jest wielość tak zwanych interwencji. I jeżeli mówimy, że ścieżki rowerowe, że na to są pieniądze, to bardzo dobrze. Jeżeli mówimy, że na edukację są pieniądze, to bardzo dobrze. Jeżeli mówimy, że jest na zdrowie z Unii Europejskiej pieniądze, na nasze szpitale, nowoczesne wyposażenie, myślę, że pani marszałek tutaj też wiele ma do powiedzenia, bo to jest priorytet pani marszałek i naszego województwa dzięki temu, to też właśnie bardzo dobrze, że Unia Europejska dostrzega te obszary. Można powiedzieć, że jeżeli są pieniądze na seniorów, to bardzo dobrze. Jeżeli są pieniądze właśnie dla wsi, chociażby w wielu wioskach powstały różnego rodzaju właśnie świetlice, zadaszone wiaty, miejsca właśnie rekreacji. To bardzo dobrze. To po to jest właśnie Unia, proszę Państwa. To tak się wykorzystuje też pieniądze unijne. One również muszą iść dla nas jako ludzi. My także bezpośrednio odczuwamy tę obecność Unii. A proszę Państwa, to jest proste. Ja zawsze mówię i tłumaczę. Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska to jest wspólnota przede wszystkim ludzi, obywateli. I zawsze też mówię od 15 ponad lat, że dobrze, że w końcu jesteśmy w tej wspólnocie, bo wiele pokoleń Polaków walczyło, ginęło, przelewało krew i tak naprawdę chciało być w tej wspólnocie, w której my dzisiaj jesteśmy, powinniśmy to bardzo mocno cenić i nie powinniśmy tak naprawdę podchodzić do tego krytycznie, że Unia Europejska daje tylko na ścieżki rowerowe. Nie tylko, ale jeżeli daje na to, to bardzo dobrze. Daje jeszcze na wiele innych rzeczy, ale kto tak naprawdę może zabiegać o te środki? Samorząd? Na pewno. Biznes? Na pewno. Kto jeszcze, jakie podmioty mogą starać się o różnego rodzaju wsparcie? Jak najbardziej. Przede wszystkim też my jako mieszkańcy, którzy stowarzyszamy się w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach, działamy lokalnie, także mamy prawo ubiegania się o tego typu środki. Można powiedzieć, że powinniśmy też jako mieszkańcy współpracować właśnie ze swoimi burmistrzami, starostami i mówić im tak naprawdę, na czym nam zależy, jakie mamy potrzeby jako obywatele. Od tego są między innymi różnego rodzaju konsultacje, jak burmistrzowie, starostowie, pani marszałek też w tym momencie aktualizuje strategię rozwoju województwa lubuskiego i pyta właśnie panów burmistrzów, panów starostów, na czym wam zależy.
należy, żebyśmy to wpisali we wspólną strategię po to, żeby na przykład już w kolejnej perspektywie po 2020 roku pozyskiwać pieniądze na kolejne ważne rzeczy właśnie dla nas. I to jest też wartościowe w Unii Europejskiej, że my mamy możliwość oddolnie decydować, na czym nam zależy. Dlatego też, proszę Państwa, apeluję z tego miejsca, bądźcie aktywni i tak naprawdę szarpcie za rękaw swoich włodarzy, swoich wójtów, burmistrzów, panią marszałek, po to, żebyście mówili, na czym wam zależy jako mieszkańcom właśnie Krosna Odrzańskiego, województwa lubuskiego. Hashtag Lubuskie Challenge łączy nas przyszłość, to hasło dzisiejszego pikniku. Pani marszałek, perspektywa unijna 2014-2020 powoli dobiega końca. Jeszcze będziemy z tego korzystać, ale już niedługo kolejna perspektywa przed nami. Jakie wyzwania, jakie szanse dla naszego regionu niosą kolejne perspektywy unijne, które przed nami? No właśnie, ta przyszłość jest przed nami, a my chcemy razem urządzać Europę i to, co Radek powiedział, jest niesłychanie ważne, to płynie też z europejskiej deklaracji bukaresztańskiej. Niedawno odbył się 8 taki szczyt w Bukareszcie. Włączyć obywateli, zaangażować obywateli, bo będziemy mieli po 2021 roku prawdziwą koncentrację priorytetów. Teraz mamy 10 w regionalnym programie, będzie 5. I ten najważniejszy to Europa bliżej obywateli. Czyli w naszej strategii na pewno będzie taki priorytet, region bliżej obywateli. Jak to rozumieć? No specjalnie dedykowane programy dla tych środowisk, które potrzebują wsparcia, jak seniorzy, starzejemy się, jest nas coraz więcej w wieku powyżej 60 lat. Jak ma emeryt wrócić do pracy, jak nie ma dostępu do rehabilitacji, jest utrudniony dostęp do leczenia, czyli środki finansowe muszą iść do obywateli tam, gdzie są te potrzeby, gdzie są dziury, gdzie państwo sobie nie radzi również, bo na tym też polega zrównoważony rozwój, żeby pamiętać o wszystkich środowiskach, czyli specjalny program dla seniorów, specjalny program dla młodych. My już takie przecieramy, tak, szlaki można powiedzieć w regionie od 2 lat. Mamy taki program Młodzi on Life, gdzie dedykujemy specjalne granty na inicjatywy młodych ludzi, no bo mają pomysły, mają marzenia, ale do tego też są potrzebne pieniądze, potrzebna jest kasa, my te pieniądze dajemy. Oczywiście sprawdzamy, tak, i realizację, sprawdzamy jakie to są projekty, warunkujemy, bo Unia Europejska w swoich programach też warunkuje, ale nie tylko ten priorytet bliżej, region bliżej obywateli. Drugi niesłychanie ważny to Europa silna społecznie. To też region lubuski silny społecznie. Kiedy będzie? Jak będziemy mieli silną ochronę zdrowia, dziedzictwo kulturowe zadbane, dostęp do dóbr kultury powszechny, a nie za wielkie pieniądze. Dlatego też już teraz modernizujemy nasze teatry. Są w remoncie 2 teatry. Jest zakontraktowany duży projekt na modernizację Filharmonii w Zielonej Górze, rozbudowa muzeum, bo również nie tylko wielkie inwestycje w firmy, tak, nowoczesne technologie, ale też dziedzictwo kulturalne, czyli w człowieka, w kapitał ludzki. To też duże projekty w edukację. Region silny społecznie to z dobrą edukacją. Teraz strajk tak nauczycieli wyraźnie pokazał nam, jakie są deficyty. Potrzeba większego wsparcia finansowego w celu wyrównywania szans dla wszystkich z terenów wiejskich, z dużych miast, czyli dodatkowe zajęcia, te niezwykle potrzebne, które sprawią, że wykształcimy, wychowamy prawdziwych liderów, ludzi mądrych, kreatywnych, którzy pojadą w tą Europę i zdobędą tam wysokopłatne miejsca pracy, będą się również uczyć od przyjaciół w Europie, ale wrócą też do nas, do regionu lubuskiego, do Polski, tu będą tworzyć, budować lepszą Polskę, lepsze jutro. No i wreszcie największe pieniądze w nowej perspektywie, tu proszę się przygotować, starostów, wójtów, przedsiębiorców, trafią na 2 pierwsze priorytety. Numer 1 to Europa bardziej inteligentna, czyli region lubuski też bardziej inteligentny. Pieniądze dla firm na nowoczesne technologie, na transfer wiedzy do biznesu. Dlatego zbudowaliśmy parki naukowo-technologiczne, wcześniej ich nie było. Tworzymy instytuty naukowo-badawcze. Od marca działa taki pierwszy w regionie lubuskim, w Nowym Kisielinie. Jest to oddział Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Kosmicznych. I tam właśnie w Nowym Kisielinie, w oparciu o tą wartość merytoryczną, jaką nam daje Centrum Badań Kosmicznych, budujemy Park Technologii Kosmicznych.
Region bardziej inteligentny to również wsparcie naszych uczelni wyższych, edukacji na tym wyższym poziomie, ale w taki sposób, żeby sprostać oczekiwaniom młodych ludzi, żeby tworzyć takie kierunki na uczelniach, na których chcą studiować młodzi ludzie. W naszym regionie niedawno utworzyliśmy 4 lata temu kierunek lekarski, prawo wcześniej, no i okazuje się, że to strzał w dziesiątkę, 40 osób na jedno miejsce. Mamy więc pomysły też na przyszłość. Teraz pracujemy nad nową specjalizacją, lotnictwo. Mamy takie tradycje, było liceum lotnicze, mamy niewykorzystany do końca port lotniczy w Babimoście, gdzie mamy wolną przestrzeń, piloci mogą tam się kształcić w różnych specjalizacjach, również inżynierów, mechaników. Jest olbrzymia nisza, ja byłam niedawno w Madrycie i tam na lotnictwie studiuje 3000 studentów i jest o wiele więcej chętnych, których nie mogą przyjąć, bo brakuje w tej branży kadry wysokospecjalistycznej i chcemy też taki kierunek otworzyć, zwłaszcza, że możemy liczyć na wsparcie Unii Europejskiej. I drugi, oprócz tego, że region ma być bardziej inteligentny, przyjazny środowisku. Młodzi ludzie teraz po 30 latach już wolnej Polski, 15 latach w Unii Europejskiej, nie chcą odwracać się za siebie i patrzeć, że nie było czegoś, a jest. Patrzą do przodu i myślą o tym, że chcą mieć zdrowe środowisko, chcą mieć czyste powietrze, chcą mieć region przyjazny środowisku i taki też jest jeden z najważniejszych priorytetów na przyszłość. To walka ze smogiem, wymiana kopciuchów, alternatywne źródła energii, termomodernizacje. My już teraz przeznaczamy spore środki finansowe na ten cel, a będzie ich aż 65% całej dostępnej alokacji właśnie na bardziej inteligentny region, bardziej przyjazny środowisku. No i oczywiście wyrównywanie szans, to jest mój taki ulubiony priorytet. Jestem bardzo na to wyczulona. Nie tylko równe szanse dla kobiet i mężczyzn, ale również ze względu na wyznania, ze względu na światopogląd, ze względu na płeć. To jest zapisane w Konstytucji. Powinniśmy zadbać o to, żeby również Polacy mieli takie same szanse. Jesteśmy Europejczykami w Europie. Chcemy przede wszystkim w przyszłości, teraz na tą nową perspektywę 5 lat w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, żeby Polska była nadal liderem, tą zieloną wyspą, bo przecież my też dajemy Unii Europejskiej niezwykły potencjał intelektualny. Mamy przewodniczącego Rady Europy, Polaka, tak? Mamy nasze pomysły na lepszą Unię Europejską, bo ona też potrzebuje reform, mniej biurokratyzacji, trochę uproszczeń i my Polacy też wnosimy również na taką naszą ułańską fantazję, bo nie wszystko musi być tak od A do Z ujęte w procedurach. Trzeba być też elastycznym, trzeba być zdolnym do zmian, bo wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian. Trzeba przyznać, że te plany na przyszłość dla województwa lubuskiego brzmią bardzo obiecująco. Panie starosto, panie burmistrzu, a co w przypadku Krosna Odrzańskiego? Czego mieszkańcy tego miasta, tej gminy, tego powiatu mogą spodziewać się w tej bliższej i dalszej przyszłości, jeżeli chodzi o członkostwo Polski w Unii Europejskiej? Zanim powiem to, czego mogą się spodziewać mieszkańcy, to powiem w ten sposób, że ja chciałbym, żebyśmy byli faktycznie Europą odpowiedzialnych obywateli i ubolewam nad tym, że zaledwie 50% osób zamieszkałych w danej gminie bierze udział w wyborach samorządowych, a w pozostałych wyborach jest niewiele, jest właściwie mniej, tak, jest jeszcze gorzej. To oznacza, że tak naprawdę wszyscy chcemy garściami czerpać ze wspólnej Europy, chcemy garściami czerpać z naszej wolności, demokracji, ale postrzeganie tej wolności, demokracji polega na tym, nic mnie nie interesuje, za nic nie odpowiadam. I to jest, nad tym ubolewam. Mam nadzieję, że właśnie między innymi uda nam się przez to nasze pokolenie będzie wychowywało kolejne pokolenie bardziej odpowiedzialne, które będzie mówiło nie, ja muszę tam być, ja muszę wziąć udział w wyborach, bo to jest mój głos i on jest na wagę złota. Mam nadzieję, że tego doczekam. Starsze pokolenie, które z dowodami osobistymi pilnie chodziło na każde wybory, powoli odchodzi już z tego rynku wyborców. To jest naturalna zmiana pokoleniowa, natomiast po 30 latach, kiedy powinniśmy się tak cieszyć tą wolnością, to chyba nie bardzo potrafimy z niej skorzystać, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze prawa wyborcze. A jeśli chodzi o gminę Krosno-Odrzańskie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. My mamy wiele potrzeb. Najważniejszym chyba i
ja tak to postrzegam jako włodarz gminy Krasnoodrzańskie, jest rozwój gospodarczy, bez tego nie dzieje się nic. A jak to wpływa na gminę Krasnoodrzańskie? No nie świadczy o tym pojawienie się dużego inwestora, za którym poszło budownictwo mieszkaniowe, 3 bloki wielomieszkaniowe w tej chwili kolejne się budują i następni inwestorzy szukają terenów w Krasnoodrzańskim, jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową. A z tego będziemy mieli, że tak powiem, i mieszkańców zadowolonych, mam nadzieję. Dlatego jako gmina Krasnoodrzańskie postawiliśmy na to, by najmłodsi mieli tutaj zapewnione warunki do edukacji. Wszystkie dzieci są objęte wychowaniem przedszkolnym, nie ma dzisiaj luk w tym zakresie, ale też i budowa żłobka, który spotkał się z takim zainteresowaniem, że po 15 latach, jak wrócił na mapę Krasnoodrzańskiego z liczbą miejsc 68, potrzebujemy następne miejsca w żłobku. To daje nadzieję na rozwój. Oczywiście dbamy o równomierny i zrównoważony rozwój gminy Krasnoodrzańskie, czyli tereny wiejskie. Tam infrastruktura się poprawia, poprawia się dostępność mieszkańców, jeśli chodzi o te najnowsze technologie. Dzisiaj dostępny właśnie internet, o którym tutaj już wspominał pan reżyser. Bardzo dziękuję za to właśnie wspomnienie, bo wydaje się, że my to traktujemy jako taką oczywistość. Zanim rozpoczęła się ta debata, rozmawiałem z młodą osobą, która ma 11 lat. Tak sobie pomyślałem, właściwie to urodziła się 4 lata później, jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, a od przekształcenia, od reform, które miały miejsce w latach 90. jest już tak daleko, że dzisiaj młodzi ludzie mogą zapytać, jak na półkach nic nie było w sklepach? To pani marszałek przytoczyła ten przykład. To jak to, w Tesco nic nie było? To przecież nie może być w Tesco pustych półek, tak? No właśnie, ale jak sobie to wyobrazić? Myślę, że wtedy nie było właśnie Tesco, wtedy nie było, można by powiedzieć, nic. I trzeba było dosięgnąć tego dna, żeby się chcieć od niego odbić. Ja się z tego bardzo cieszę. Myślę, że wspólnie z mieszkańcami, realizując strategię, która jest do roku 2025 w gminie Krasnoodrzańskie, przyjęta strategia, tak naprawdę odpowiada na zapotrzebowanie naszych mieszkańców. W ostatnim czasie otworzyliśmy nowoczesną bibliotekę, mediatekę po to, żeby właśnie młodzi ludzie pojawili się tam, gdzie jest słowo drukowane, pisane, bo tam są też nowoczesne technologie dostępne. Jeśli chodzi o rozwój całej gminy, myślę, że mamy się czym pochwalić. Przy zainwestowanych około 15 milionach realizacja projektów na ponad 130 milionów. Tego się nie da nie zauważyć. Panie starosto, jakie plany, jeżeli chodzi o powiat krośnieński i skorelowanie tych planów z tym, co mówiła pani marszałek? Jak będzie wyglądała przyszłość na tym terenie? W zeszły piątek mieliśmy zakończenie roku szkolnego dla turystów. Miałem okazję zabrać głos i patrząc na statystyki, około 50% uczniów, którzy mogliby podjąć naukę w naszych liceach czy pozostać, wyjeżdża poza powiat krośnieński. Apelowałem do naszych uczniów, żeby nie zapominali o miejscu, z którego pochodzą, jeśli wiążą swoje plany z innym miejscem na ziemi, czy to w Polsce, czy też na świecie. Natomiast cieszy mnie, że właśnie takie priorytety będą w kolejnej perspektywie, czyli stawianie na rozwój i kapitału ludzkiego, na wzmacnianie regionów, bo chcielibyśmy podjąć takie działania wspólnie z burmistrzami, wójtami, żeby w naszym powiecie, myślę, że moi koledzy starostowie z innych powiatów mogli powiedzieć to samo, żeby było wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby spokojnie żyć. I dla dzieci, i dla seniorów, i dla ludzi w średnim wieku. Stąd podchodzę optymistycznie do kolejnych możliwości finansowania pewnych przedsięwzięć. Natomiast oczywiście z punktu widzenia starosty mogę powiedzieć, że ochrona zdrowia, czyli nasz szpital powiatowy, to jest jeden z priorytetów, którym się teraz zajmujemy. Liczymy na to, że uda się pozyskać środki na termomodernizację szpitala. Oczywiście edukację i wzmacnianie kompetencji uczniów. Realizujemy teraz projekt unijny, który właśnie pozwala na szkolenie uczniów w poszczególnych branżach, na wzmacnianie ich kompetencji. Jest to szansa na to, żeby tu zostawali i tu podejmowali pracę. Oprócz tego oczywiście to są sprawy infrastruktury drogowej i nasza krośnieńska obwodnica. To już nie jest tylko sprawa gminy Krasnoodrzańskiej, burmistrza Cebuli. To jest sprawa całego powiatu, ale również tej naszej części województwa, bo zapewne jadąc z Nowej Soli czy Zielonej Góry najkrócej, najszybciej jest przejechać przez Krosno, żeby dostać się właśnie do naszych sąsiadów
do Niemiec, do innych krajów Zachodu, gdzie możemy oczywiście przejechać bez paszportu, bez kontroli granicznej i też liczymy na to, że środki uda się pozyskać na poprawę infrastruktury i naszą wymarzoną obwodnicę. A propos środków unijnych, tutaj chciałbym wrócić do naszego przedsiębiorcy Szymona Siudy. Miejsce, w którym pan rezyduje, również z tych środków korzysta. Gdyby nie zastrzyk funduszy unijnych, czy byłby pan w stanie sam ze swoich pieniędzy te inwestycje zrealizować? I chciałbym, żeby pan też tam tak trochę opowiedział, zareklamował to miejsce, co tam teraz u pana w tej Brzeźnicy się dzieje po prostu. Dość trudna odpowiedź, wbrew pozorom. Dlaczego? Dlatego, że na razie z 11 budynków, które wchodzą w skład całego folwarku i pałacu Brzeźnica, wyremontowaliśmy lub kończymy remont drugiego, czyli zaczęliśmy remontować pierwszy. I no, trochę powiem o liczbach. Powiedzmy, że remont pierwszego budynku kosztował nas około 250 tysięcy złotych, z czego dzięki, że tak powiem, rzutowi na taśmę udało nam się uzyskać dofinansowanie w granicach 20 chyba 4 albo 6 tysięcy na wyposażenie. To nie jest ogromna kwota, ale to była zawsze znacząca kwota, dlatego że jak się prowadzi działalność gospodarczą, to pieniądze przepływają. Raz one są, raz nie ma ich. I z reguły wtedy, kiedy pojawiają się faktury, akurat tych pieniędzy nie ma. Więc mogę powiedzieć tak, 25 tysięcy może nas nie uratowało w sensie całkowitego projektu, ale w pewnym momencie bardzo, bardzo pomogło. I podobna historia jest dokładnie z drugim projektem, ponieważ teraz kończymy remont drugiego budynku, w którym będzie docelowo restauracja, kawiarnia, kolejnych kilka pokoi, kilka, no więcej niż kilka, przyjedziecie Państwo, kiedyś to zobaczycie sami, nie mogę wszystkiego powiedzieć. I teraz tak, no tutaj znowu sytuacja jest dość podobna. Remont tego drugiego budynku kosztował nas, no powiedziałbym, około 3 milionów złotych, dofinansowaniem na poziomie 150 tysięcy. I w skali całej inwestycji to nie są ogromne pieniądze, ale znowu pojawiły się w takim momencie, w którym no, były niezbędne i było bardzo, bardzo niebezpiecznie. Jak się prowadzi działalność gospodarczą, to czasami jest niebezpiecznie. I niestety te mity, że wszyscy przedsiębiorcy jeżdżą Mercedesami i są bardzo, bardzo bezproblemowe życie prowadzą, to tak do końca nie jest. My walczymy. Niestety codziennie, co tydzień walczymy, próbujemy coś osiągnąć. I to, co robimy, nie robimy tego dla siebie, ponieważ ten pałac to nie jest moja siedziba, to nie jest mój dom. Ja oczywiście teraz tam częściowo mieszkamy, no nie w samym pałacu, bo on musi poczekać jeszcze na ogromne projekty, na które oczywiście liczymy. Ale to jest miejsce, które będzie miejscem, w którym będą mogli się wszyscy ludzie cieszyć. Ale żeby nie za dużo mówić, to odpowiadam tak. Każdy środek, każdy procent, który przedsiębiorca uzyska w formie takiego czy innego dofinansowania, będzie dla niego ważny i istotny i nie będziemy lekceważyć żadnej szansy, dlatego że każdy z nas ma potrzebę zbudowania coś więcej i więcej. I w moim przypadku to nie jest nawet kwestia jakiejś megalomanii, tylko po 60 latach, kiedy państwo użytkowało ten obiekt, a kupiłem ten obiekt na przetargu od państwa, od powiatu, no nie był on w najlepszym stanie technicznym. I no niestety te opowieści, że w czasie minionym państwo wspaniale zarządzało wszystkim, co miało, i bardzo dobrze dbało o fabryki i potem ktoś przyszedł i te fabryki doprowadził do upadku i to była ta nowa władza po 1989 roku. To są wszystko bzdury. No, przykro mi to powiedzieć, ale naprawdę to są bzdury. I mój pałac, do którego przyjedziecie, czy nasz pałac, ponieważ jest własnością naszej rodziny, będziecie mogli zobaczyć wiele rzeczy, które nadal pozostały i jak o ten pałac kiedyś dbano. I zrozumiecie też, jak to jest ciężki kawałek trochę chleba, w tym sensie, że ile to jest pracy, żeby spróbować teraz cofnąć ten czas i naprawić to, co zostało zepsute i pokazać, że to może być znowu piękne. I to jest nasz cel, żeby za ileś lat móc pokazać światu, że mamy piękne rzeczy, a świat to docenia. I nie mamy już zbyt wiele tych miejsc, dlatego warto, żebyśmy o nie dbali.
Ja chciałbym też w dyskusję wciągnąć Państwa siedzących na widowni i stawiam tutaj takie pytanie otwarte. Co dla nas, mieszkańców województwa lubuskiego, bo dołączenie do Unii Europejskiej jest ważniejsze? Czy te pieniądze, które przypłynęły tutaj szerokim strumieniem, te wszystkie inwestycje, które pojawiły się w naszym regionie, czy może ten aspekt bardziej społeczny, to, że możemy podróżować, że czujemy się obywatelami Europy, obywatelami świata? Jak Państwo sądzicie? Co jest dla nas istotniejsze z tego punktu widzenia? Kasa, czy raczej ten aspekt społeczny? A jeżeli nic? Jasne, oczywiście. Chciałem powiedzieć, że tego się nie da dość dzielić, bo żeby podróżować, to musimy mieć również te drogi i musimy mieć świadomość, że nie mamy wewnętrznych zahamowań, że jesteśmy otwarci na Europę, a Europa jest otwarta na nas. I ten obopólny zysk, jaki mamy z wejścia do Unii Europejskiej, najlepiej widać po młodzieży, która się rozwija w całkiem innych warunkach. Szkoły, które współpracują ze szkołami za granicą, młodzież, która spędza wakacje za granicą i która traktuje swoich przyjaciół w Niemczech, Francji czy Włochach jak partnerów otwartych, z którymi można rozumieć, z którymi można rozmawiać. Pamiętam lata, kiedy do Czechosłowacji można było jeździć dopiero po otrzymaniu wkładki paszportowej. Nie można było od razu pojechać, trzeba było uzyskać zgodę w danym Wydziale Spraw Wewnętrznych. I to otwarcie na Unię Europejską, które stało się w 2004 roku, jest ogromnym osiągnięciem dla przyszłości Polski i dla przyszłości młodzieży. Co było teraz ważne przy tych wydarzeniach związanych z oświatą też? Walczyliśmy o demokrację, o wolność, o podmiotowość człowieka, żebyśmy byli w Unii równi unijnym obywatelom. Dziękujemy panu bardzo za ten głos. Myślę, że taką wypowiedź należy nagrodzić brawami. Ale również, powiedziałabym, okoliczności przynależności do Unii. Wydaje mi się, że ja jako obywatelka czuję się dużo bezpieczniej, że jesteśmy tak blisko Unii i w niej, a w związku z tym wiele standardów, które dotyczą życia mojego jako obywatela wolnego, jest bezpieczniejszych, myślę. W ostatnim czasie jestem często przerażona tym, jak łatwo podlegają erozji różne rozwiązania, które zdawałoby się, że mieliśmy już na trwałe zdobyte i jak łatwo mogą one także odchodzić w niepamięć no, po prostu naszej jeszcze ciągle krótkiej historii, takiej obywatelskiej, nazwijmy to tak. Więc dla mnie Unia jest ważna z tego powodu, że jest jakimś strażnikiem, może też latarnią, wskazówką takiego standardu, do którego należy dążyć w życiu publicznym, abyśmy umieli się trzymać tego, przyczyłabym sobie i wszystkim nam. Prosi pani marszałek. Nieszczęściem naszego województwa jest to, że posiada dwie stolice. I z punktu widzenia mnie jako szarego obywatela, to wszystko widzę, że nieustanne szarpania grosza z niesamowitą zaciętością, tylko żeby coś do Zielonej Góry bądź do Gorzowa. A takie miasteczka jak Krosno, nie wspomnę o Bobrowicach i mniejszych, to już zostają hen daleko w tyle. I z racji, oczywiście, widzimy również z naszego punktu widzenia błogosławieństwa, które spływają z naszej przynależności do Unii Europejskiej. I chwała mądrym ludziom, którzy 20 lat temu mieli tę wizję, że trzeba ostro walczyć o przynależność do Unii. I to już widać. Ale do pani, jako pani marszałek, to proszę zwrócić większą uwagę na te gminy. Na właśnie Bobrowice, na Bob, na Brody, na piękną gminę Łagów. To, że my po prostu jesteśmy jeszcze bardzo mało spostrzegani w Polsce, że zbyt często lubuskie kojarzy się z Lubelszczyzną, a nie z lubuskim. No i ta słynna obwodnica. Pierwszy odcinek jej, co starosta mówił, pierwszy odcinek tej obwodnicy powstał w latach 80. Czyli to już około 40 lat minęło. Plany są, zmieniają się, piękne powstają, ale jak most nas tak długo wytrzyma na Odrze, to nie wiemy. A boimy się, że to już jest taki duży ruch, że może być krucho. Wszystkiego najlepszego życzę pani. Bardzo dziękuję.
Małżeńskie, Małomice, Jodłów, Łagów, Lubniewice, Lubięcin i tak dalej. Więc już w ubiegłym roku byliśmy z takimi piknikami, żeby słuchać mieszkańców regionu, obywateli naszego regionu o ich potrzebach. Słuchać również oceny, komentarzy, nieraz dotkliwej, ale staramy się wyciągać wnioski. W tym roku takie pikniki europejskie, dialog z obywatelami, będziemy prowadzić przez cały rok. Również będziemy się spotykać z mieszkańcami podczas pikników zdrowia, bo zdrowie to jest priorytet w regionie, po to, żeby również pokazać, jaka jest oferta, jak poprawić dostęp do leczenia. Myślę, że jest szansa w nowej perspektywie, żeby małe ośrodki też były liderami w Unii Europejskiej. Trochę zmarnowana szansa, muszę powiedzieć, w tej perspektywie. To są tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne, takie podejście terytorialne w finansowaniu ważnych projektów w Unii Europejskiej. Ja wolę, jeżeli to wójt, burmistrz wybiera projekty, bo na to ponosi odpowiedzialność swojej gminie jako lider w małej ojczyźnie, jakie będą realizowane projekty, a nie ekspert, który ocenia, bo mamy w procedurach bazę ekspertów, oni oceniają projekty. I duże nasze stolice, Zielona Góra i Gorzów, bardzo skorzystały teraz, bo mają z klucza, tak, z buta, tak, od razu mają potężne pieniądze. 59 milionów euro Zielona Góra, 48 milionów euro Gorzów. To jest takim algorytmem liczone, bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców, PKB i tak dalej. I wiedzą już od kilku lat, jakie w tej perspektywie mogą realizować projekty, planują, robią dokumentację, ale mogły być również małe ZIT-y, region podzielony na takie obszary powiązań funkcjonalnych, jak jest obszar Zielonej Góry i Gorzowa, takie właśnie małe stolice, jak Krosno. I to się nie udało wszędzie, powstały tylko 3 takie ZIT-y w województwie: Nowosolski, Międzyrzecko-Skwierzyński i Żarsko-Żagański. A dla Krosna dedykuję pana troskę i moje również chcieństwo, że tak powiem, żeby to właśnie gminy tworzyły małe ZIT-y. Podzielimy te pieniądze w nowej perspektywie proporcjonalnie do liczby mieszkańców, PKB, bezrobocia i tak dalej. I bardzo bym chciała, żeby więcej takich obszarów powiązań funkcjonalnych powstało na bazie każdego powiatu. I wtedy będziecie też takim liderem, stolicą, można powiedzieć, w regionie, nie tylko Zielona Góra i Gorzów. Nie uważam, że to jest deficyt, że mamy 2 stolice. Jesteśmy trochę lepsi od innych województw, gdzie nie mają 2 stolic, no tylko warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, tak? Toruń i Bydgoszcz. Taka konkurencja może być bardzo zdrowa, może nakręcać koniunkturę pozytywnie, prawda Tomek? Jest z nami Tomek Kucharski z Gorzowa, przyjechał do Krosna, tak? Jest Kasia Osos z Łagowa i też troszczy się o region, jest tutaj w Krośnie, żeby Państwa wysłuchać. Jutro będziemy w Gorzowie też rozdawać flagi z okazji Święta Flagi i zdradzę dzisiaj Wam, tego jeszcze nikt nie wie, będziecie wiedzieć pierwsi. Chcemy rozpocząć takie derby zielonogórsko-gorzowskie dotyczące frekwencji w wyborach 26 maja. Gorzów chce wypowiedzieć wojnę Zielonej Górze. Kto zdobędzie laurę, nie wiem, bo być może Krosno, bo będziemy przeliczać na liczbę mieszkańców. I nie wielkość miasta będzie decydować, tylko tak, ilość osób, które pójdą na wybory, no i procentowo do populacji, która dany teren zamieszkuje. Więc Zielona Góra i Gorzów jako stolice będą walczyć o przywództwo, na frekwencję, na aktywność obywatelską. To, co pan burmistrz też powiedział dzisiaj, że to jest nasz taki deficyt, nie chcemy korzystać z naszych praw, a być może Krosną. Już dzisiaj zaczynamy pozytywną kampanię. Być może to właśnie w Krośnie mieszkańcy będą najliczniej przy urnach 26 maja. Pani marszałek, tak na pewno będzie, bo nagrodą główną jest mocno, jak tak usłyszałem. A my też na swoim wyniku po prostu nie możemy żyć. I żeby stworzyć tutaj tak naprawdę obszar funkcjonalny, potrzebujemy jeszcze kilku elementów. Mieliśmy taki projekt przygotowany, ale na pewno obwodnica Krosna Odrzańskiego. Ja to podkreślam, dlatego że
Nasz most ma w tym roku 114 lat. Ten most młodszy już nie będzie. On jest obciążony ruchem 13,5 tysiąca pojazdów na dobę. Po S3 i po A2 jest to największe natężenie ruchu w województwie lubuskim. Często zapadały decyzje o budowie obwodnic tam, gdzie natężenie ruchu było na poziomie 7-8 tysięcy pojazdów na dobę. U nas jest 13,5. I to się nie zmienia od 2010 roku, a przy zwiększającej się liczbie pojazdów w ogóle w Polsce, myślę, że ta sytuacja się nie zmieni. No chyba, że GDDKiA zacznie remonty i po prostu będzie miasto nieprzejezdne, to wtedy ruch spadnie. Ale to nie jest żadne rozwiązanie, przynajmniej jeśli chodzi o powiat kosiński. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za to, że wzięliście udział w tej debacie. Dziękuję również uczestnikom tej debaty za to, że dziś takimi wnioskami uraczyli nas w tym wyjątkowym dniu. Wspólnie zostajemy jeszcze dziś w Krośnie, świętujemy obchody 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo marszałek Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Wielkie brawa. Marek Cebula, burmistrz Krośna Lubelskiego, Grzegorz Marczyński, starosta krośnieński, Andrzej Słodkowski, reżyser Radosław Dobrowolski, rzecznik funduszy europejskich i Szymon Szuda, przedsiębiorca, beneficjent środków Unii Europejskiej dla wszystkich uczestników. Pani marszałek przygotowała wyjątkowe upominki. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy za tę niezwykle cenną rozmowę.